wszystkich bardzo serdecznie w naszym studiu podróżniczym. Tym razem zapraszam wszystkich w niezapomnianą podróż do największego kraju na Półwyspie Iberyjskim, do kraju Pabla Picassa, piłki nożnej i wiecznie żywej korydy. Zapraszam do Hiszpanii. In my mind there are thousands of memories. I laughed and I cried through the night. Every moment in history has its song for the good and the bad. Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy, to historyczne miasto portowe położone w południowo-wschodniej Hiszpanii. To tutaj znajdziemy jeden z największych portów hiszpańskich na Morzu Śródziemnym. To tutaj można spędzić cudownie czas spacerując wąskimi uliczkami lub szeroką aleją głównego bulwaru. Oczywiście nie można zapominać o pięknym molo, skąd widać całe wybrzeże. A dla tych, którzy pragną odrobiny romantyczności, polecamy wieczorne spacery w górnej części zamku, skąd rozpościera się przepiękny widok na miasto. A już teraz zapraszam serdecznie do pooglądania na wideo wszystkiego tego, co piękne Alicante ma do zaoferowania. Także wspomnieć o pięknym wybrzeżu Costa Blanca, a także o małych miasteczkach ulokowanych majestatycznie wzdłuż wybrzeża. Pierwsze dwa miasteczka, które odkryliśmy wraz z żoną, to miasteczko Santa Pola i miasteczko Torrevieja. Kolejnego dnia udaliśmy się na zwiedzanie kolejnych ciekawych miejscowości, tym razem na północnym wschodzie, a pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy, to miasteczko Altea. Jest to dawna wioska mauryjska, która jest bardzo malowniczo położona na wzgórzu Costa Blanca, około 60 km na północ od Alicante. Miejscowość lubiona przez turystów i zamożniejszych Hiszpanów. Szczyci się ona muzeami, galeriami, a także konserwatorium muzycznym. Miejsce idealne na spokojny, relaksujący wypoczynek. Przenieśmy się zatem do uroczej Altei już teraz. Poruszając się nieco dalej, na kolejne piękne miasteczko nie musieliśmy czekać zbyt długo. Oto bowiem naszym oczom ukazało się piękne Calpe. To miasto położone jest około 62 km od Alicante.
i kusi turystów nie tylko pięknymi plażami, ale także bardzo bogatym zapleczem hotelowo-gastronomicznym usytuowanym wzdłuż wybrzeża. Ze względu na swoje położenie, miasteczko ma bardzo bogatą historię, w której swój ślad odcisnęło wiele kultur. Nie będę dużo mówił. Zapraszam do obejrzenia wideo z pięknego i uroczego Calpe już teraz. You are my reason for loving, reason for smiling, reason for breathing. Kolejnego dnia pojechaliśmy w tym samym kierunku, tylko nieco dalej, aby odwiedzić dwa kolejne urocze miejsca. Mowa o miasteczkach Javea i Denia. Oba miasteczka położone są bardzo blisko siebie i oba są naprawdę urzekające. Javea gwarantuje piękną pogodę przez cały rok z uwagi na łagodny klimat. Natomiast symbolem miasta Denia jest piękny zamek zbudowany na przełomie XI-XII wieku, z którego to rozciąga się przepiękny widok na miasto i morze. Każdy powrót do Alicante kończył się uroczym wieczorem przy tapas w którejś z lokalnych tavern bądź restauracji. A zatem, zanim wyruszymy w dalszą drogę, spójrzmy raz jeszcze na piękne centrum, a także na jedną z uroczych plaż ulokowanych w samym centrum miasta.